Dobra, no nagrywa się. Jest, wiem, nagrałem ją ostatnio. Bo co jest? Płyta. Okej. Okay. Dobra, to cześć Tomek, czołgam się za tobą. Czy jeszcze nie? Najgorzej potem masz szerzej. Nie no, widzę. I wiesz co, Tomek, weź mi, pilnuj mnie, gdzie jest ta płyta, żebym ja tam tego nie ruszył, dobra? No to nie, to ja jeszcze masz kawałek do tego. Bo ja teraz, wiesz, idę w takiej pozycji, że ja... No nie, to ja ci powiem tego. Nic ja nie widzę przed sobą. Źle się czołga, bo tutaj... Widzę. Chodzi ci o to tutaj? Tak. Dopiero teraz. No ale tu już masz więcej miejsca, to po prostu przytul się do ziemi i chodź. Dobra, to... Sakuruj, no w sensie... Patrz co ja tu robię. Ja tak samo. W rówce właśnie wejdź ten całym trochę. Noga mi bardziej. A i szuraj po tym. Tak. Aż kurwa nie wygląda to faktycznie, ale... Dobra, czekaj. No tak to... Gdyby to jest tu gdzieś jakoś po kwarce, ale no słabo to wygląda. No tam słabo, znaczy my musimy dużo więcej drewna jeszcze przytargać tu do jaskini, wiesz? Dzisiaj był zamysł, żeby początek zabezpieczyć i to nam się udało prawie. Prawie całkowicie. Tam może coś iść, zaglądałem, tylko teraz może woda być wyżej. Idzie tu coś. Paweł! Dobra. Gitara. To idzie Paweł? Tak. Ciepło. Ciepło, powiem ci, że po tym prześlizgu ciepło, no. Ale że ciepło, że takie nerwy, czy ciepło, że... Że przejść przez to nawet. Ciepło, że ciepło. No. Myśmy ostatnio przekopali ten początek, gdzie było najciaśniej, nie? Aha, okej. Okay. Do tamtędy, tam doszedł Paweł, a ostatnio przekopaliśmy to i weszliśmy właśnie tu. To jest ta największa sala? Tak. Aż do tego miejsca to jest wszystko przekute. O, Paweł idzie dobrze. Nie podnoś się, Paweł, bo płytę masz nad sobą teraz. A wiem. to jest dobra płyta. Robiłem tam wejście bokiem. I co, zaglądałeś? Nie mogli tam wejść.
to jest zalane wodą, jest tam głęboko, trzeba ale jak ktoś ma z was kombinezon, to tam może spokojnie wchodzić, widać jakieś tunele w różne strony, trzeba tam wejść, bo wieje z tego jak... Kurde, wiesz co, zobaczymy też jaka woda będzie tutaj, bo jak jest wysoka, to warto poczekać aż będzie niższa. Wtedy wejdziesz dużo łatwiej. Bokiem tej wanty są wielkiej wszyscy. Nie rozbierałem. Tylko podkułem trochę. Jeszcze mam nawet problemu to no. Będziesz nagrywał? No to dobra. Bo ja wezmę worek wtedy, w takim razie. To wychodzicie już stąd? Nie no, myśmy dopiero tu przyszli. No. Dopiero co? No tak jeszcze worki tak mamy, wiesz? A nie wyjść nad wodą. No nie, no Oj. Chciałbym wam przejść szybciej. No akurat teraz, no. Nad głową macie dokładnie. Daj nagram, żeby to było odtworzone, nie? Jest taki zielony, jak to blokuje. Widzisz to, Mateusz? To tu na przykład dziurę? No widzę. Czyli generalnie po prostu, dobra, tylko tam przejdą i po prostu... Całe odspojone. I teraz trzeba przemknąć tam minimum, gdzie Paweł jest. Po prostu szybko, nie dotykając niczego. No dobra, to niech Paweł sam się usunie i... Okej. Szybko. Pokaż. Daleko, powiem daleko jeszcze to idzie, nie tam metrów. Nie ma szans na wejść raczej. Jest. Ale bak, co masz tu? To musiało być komora na 20 metrów szeroka. Szeroka, tylko szeroka. No ale widzisz co to jest? No widzę, no tam się nie da. Nie da, nie da na razie, na pewno nie da. Trzeba byś to chyba rozbierać. Jest? Co? To jeziorko. Idziemy. Ten ciąg, gdzie kopałeś z Andrzejem. Tak. Nie, znaczy Kazek mówił, że dużo wyższa woda też jest. No to idźcie tam, idźcie. Nogami swój Mateusz tak szybko po prostu wie, do dołu. Coś na pewno z tym zrobić. Ile tam można mieć głębokości? A tam będzie miało, nie wiem, ale tam mówimy dać 1,5 do 2. Nawet fajnie było. Tak. O kurde. Wchodzimy kamerkę do wody i będzie fajnie.
Ładne to jezioro jest, dobrze zajebiste. Jak Mateusz chcesz, to możesz sobie światło tu rozstawić, dam ci. No okej. Okay. No jest trochę więcej niż ostatnio jest. Ja sobie załatwię jakieś ciuchy. No tylko szmarok do szeptunów, bo nie ma podobne. No właśnie, zawsze się zastanawiałem, jak tam jest tej szmarek do wody. Bardziej no, jeszcze takie to jeszcze... Zamiast 6 metrów długości. No, jest tylko że ona jest mniejsza, ale głębsza. Jest głębszy. Zamiast testy, to tam nie umyrkował, gdzieś to jest dobrze.